Panie marszałku, Wysoka Izbo, pani minister. Pracujemy bardzo długo nad tą ustawą, tak zwaną małą nowelą, a każdego dnia dzieci czekają na konkretne rozwiązania. Dlatego bardzo bym prosiła, żeby te prace przebiegały sprawnie i z uwzględnieniem tych postulatów, które też zgłasza opozycja, bo to jest dla dobra dziecka. I też również konkretne mam pytanie, kiedy będzie wprowadzona duża nowela, bo ona tak naprawdę daje szansę na to, żeby ten system zaczął zupełnie inaczej funkcjonować, da szansę dzieciom na to, żeby stały się podmiotem, a nie przedmiotem, bo jednak uważam inaczej niż pan z Konfederacji, że to musi być równowaga, gdzie dzieci mają również możliwość chociażby posiadania własnego adwokata, który będzie również czasami niestety bronił jego interesów w sprzeczności z interesami jego rodziców. Także to są takie moje pytania, kiedy będą mogły dzieci oczekiwać na konkretne rozwiązania swojej sytuacji. Dziękuję bardzo.